Chyba nie zdarzyło mi się jeszcze na żadnym moim tripie powiedzieć, że coś jest przerażające. I jeśli coś może być przerażające, to właśnie to miejsce, do którego jedziemy. Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej Hacjendzie, w którym kontynuujemy naszą wyprawę polonezem przez całą Amerykę Południową z północy na południe. W tej chwili jesteśmy w Peru, gdzieś wysoko w Andach i w tym odcinku Kundlewicz bije historyczny rekord wysokości, na jaką kiedykolwiek wjechał jakikolwiek polonez. Chwilę później Marian przeżywa incydent kałowy. A na koniec odnajdujemy peruwiański kredens. No nareszcie! Oczywiście jest... Słuchajcie, jedziemy właśnie, jeśli się nie mylę, przez Altiplano, przez drogę na mniej więcej półtora samochodu. Jesteśmy już powyżej 4000 metrów nad poziomem morza. Ponieważ zmierzamy do miejsca, które chcemy Wam bardzo pokazać, do kopalni złota i do największego wyzwania, jakie stoi w ogóle przed polonezem, do którego jesteśmy średnio przygotowani i zaraz Wam powiem dlaczego. Jeśli chodzi o to, jak się przygotowaliśmy, to o ile z autem okazało się, że eksperyment z gaźniczkiem El Prototipo się nie powiódł, bo może i nie idzie z tym gaźnikiem za dobrze, ale za to nie działa. O tyle my przygotowaliśmy się jako my troszeczkę lepiej. Po pierwsze, przeszliśmy porządną aklimatyzację, przynajmniej kilkudniową, znacząco powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. Do tego mamy ze sobą lokalny specyfik w postaci liści koki, a także już bardziej standardową rzecz, czyli tabletki na tak zwane sorocze, czyli tabletki na chorobę wysokościową. Powoli droga zaczyna się robić coraz gorsza. Zaczynają się pojawiać śmieci. Jesteśmy 32 km od celu. Także można powiedzieć, że to ostatnia prosta, ale tak naprawdę właśnie zaczyna się to, co jest najtrudniejsze, bo do tej pory to po prostu była przejażdżka asfaltową drogą. Przekroczyliśmy barierę 4500 metrów nad poziomem morza, czyli naszego dotychczasowego maksa dla poloneza, a to oznacza, że silnik ma już znacząco mniejszą kompresję i przede wszystkim ma znacznie mniej tlenu, żeby pracować, żeby spalać paliwo. Więc mamy skrajnie ograniczoną moc. Ja teraz ledwo jadę na drugim biegu i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle dotrzeć do naszego celu, bo nasz cel dzisiejszy jest jeszcze pół kilometra wyżej, a na tej wysokości pół kilometra to już jest ogromna różnica w ciśnieniu. A co za tym idzie? Ogromna różnica w mocy silnika i jego możliwościach. A droga też w międzyczasie absolutnie nie chce nam pomóc. Jesteśmy już w pobliżu Ananei, czyli pierwszej, ostatniej w sumie wioski górniczej na naszej trasie. Jesteśmy w okolicach 4700 metrów nad poziomem morza. Osiągnęliśmy przy okazji kolejny nasz życiowy w zasadzie rekord. Chwila, musiałem na chwilę przerwać, bo wjeżdżamy właśnie w tereny, jak widać, kopalniane, gdzie mimo wszystko jeżdżą jeszcze ciężarówki. Przed nami widać już masyw lodowca, pod którym będziemy się dzisiaj znajdować. Muszę Wam powiedzieć, że no, czuję trochę emocji, czuję trochę dreszczyku emocji, jak to wszystko będzie wyglądać i jak to wszystko pójdzie. Przed nami jeszcze 200-300 metrów podjazdu, czyli niby większość mamy już za sobą, ale nikt nie powiedział, że dalej będzie łatwo. Zresztą im dalej w las, tym na razie gorzej. Zobaczcie, jak to jest. Nie umiem nawet określić, jak... Nie mam słów na ten krajobraz. Po prostu. To nie jest coś, co zobaczyłem kiedykolwiek w życiu. To nawet nie było po polsku. Więc żeby trochę złamać tę poważną atmosferę, powiem, że ubraliśmy się, jakbyśmy szli na zimową wyprawę w Tatry, a na razie jest ciepło. Ale za to chujowo się już oddycha.
czuję, jak gadam. I mówiąc takim bardziej otwartym tekstem, jestem trochę obsrany, no co ja mam wam powiedzieć, no. Jedziemy do miejsca, na które tak naprawdę nie rozciąga się żadna jurysdykcja państwa. Miejsca, w którym nie ma wody, w którym jest ledwo prąd, o ile w ogóle jest. W którym nie ma wywozu śmieci. Śmieci są wyrzucane wszędzie, gdzie się da, są tylko kopalnie. I 50 tysięcy ludzi, którzy żyją w nieludzkich warunkach, marzeniem o tym, że pewnego dnia znajdą tą wielką grudę złota, która pozwoli im kompletnie odmienić życie. I wielu z nich tak kończy to życie. To jest, kurwa, przerażające. Naprawdę. Chyba nie zdarzyło mi się jeszcze na żadnym moim tripie powiedzieć, że coś jest przerażające. I jeśli coś może być przerażające, to właśnie to miejsce, do którego jedziemy. I jeszcze czuję taki lekki stresik, bo ja nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek, kurwa, wjeżdżał w ogóle polonezem na 5000 metrów nad poziomem morza. My to właśnie robimy. Co lepsze, jesteśmy cali zapierdoleni rzeczami. W ogóle dupa nam siedzi w dół. Gaźnik, kurwa, jest w sumie finalnie fabryczny. LPG ledwo działa. Mamy zalaną 90 zmieszaną z 95, więc już słyszałem spalanie stukowe. O, to jest poważny temat, to co tu się, kurwa, dzieje, naprawdę. Miejsce, do którego się właśnie zmierzamy, nazywa się La Rinconada i jest najwyższym miastem na świecie i prawdopodobnie też najgorszym. Jest tak biało, wszystko się zlewa po prostu, te chmury zlewają się z tym lodowcem. Kosmos. Kurwa, stary. Także zabawa jest przednia, a już w tym momencie wygląda to niezwykle, to jest chyba najlepsze określenie. I cyk, jedyneczka, kurwa. Słuchajcie, dojechaliśmy do Rinconady. Tam widzimy już, to jest legendarne wysypisko śmieci na wjeździe do La Rinconady. Tam jest La Rinconada, która jest szara. Natomiast my stoimy tuż przed, żeby sobie ją ponagrywać. No oczywiście tu jest śmieci nie wiadomo ile. O co w ogóle chodzi z tą całą La Rinconadą? Bo to trzeba by wam nakreślić jakiś taki mały rys historyczny, czemu to w ogóle przyjechaliśmy. Powody są dwa. Pierwszy, najwyższe miasto na świecie. Niniejszym Polonez już wjechał na mniej więcej 5000 metrów nad poziomem morza. Więc po pierwsze chodziło o wezwanie. Wjechaliśmy Polonezem na 5000. Kolejna sprawa, sorry, mam słaby oddech na tej wysokości. Kolejna sprawa, sama La Rinconada to jest ciekawe zjawisko, ponieważ dawno, dawno temu, no nie tak bardzo dawno, ale Hiszpanie znaleźli tutaj złoto i zagonili ludność lokalną, by te złoto kopała. No i w ramach procesu dekolonizacji odkryli, że warunki, w jakich ci ludzie tutaj pracują, są nieludzkie, więc trzeba to wszystko zamknąć w pizdu. Więc w ramach zamknięcia tego wszystkiego, tej kopalni złota, zabrali cały sprzęt ciężki do wydobywania. Tylko że lokalsi stwierdzili, no co, nie będziemy mieli swojego złota, będziemy to wydobywać dalej. I zaczęli to wydobywać najprostszymi narzędziami, wręcz rękami, w jeszcze gorszych warunkach. I La Rinconada stała się taką obietnicą nowego jutra gdzieś wysoko w górach, gdzie możesz znaleźć złoto i odmienić swoje życie. To wykorzystały półlegalne, bezlitosne, nazwijmy to, firmy, które w tej chwili stosują tutaj bardzo często system pracy polegający na tym, że ktoś pracuje na przykład 30 dni dla właściciela kopalni, a jeden dzień to, co wydobędzie, może mieć dla siebie. Czyli czasem dostanie zero, a czasami dużo pieniędzy. Bo po prostu, co ważne, musi wydobyć rudę. On nie wie, ile w tej rudzie będzie złota. Na czym też polega problem tego miasteczka? Tu mamy 50 tysięcy ludzi. No, nie widać jeszcze całości. Przynajmniej w teorii 50 tysięcy ludzi tam dalej to jeszcze idzie. I na przykład problemem jest bieżąca woda, problemem jest wywóz śmieci. Problemem jest elektryczność, już z tego co widzę, posprowadzili. Ale te wszystkie takie podstawowe usługi miejskie są tutaj problematyczne, ich praktycznie nie ma. Ludzie często mieszkają, jak stąd widać, w takich tak naprawdę trochę barakach. I to jest w tym wszystkim najstraszniejsze. Poza tym, że pracują za głodową stawkę. Dlatego też chcieliśmy to zobaczyć
na własne oczy. Słuchajcie, zrobiliśmy chyba najgłupszą możliwą rzecz w tym mieście. Mianowicie rozdzieliliśmy się. Ja stwierdziłem, że ja tam nie zostawię auta, jak tam wjechaliśmy. Tam było strasznie wąsko, strasznie śmierdziało, strasznie syfnie. Nie jestem jakimś wielkim fanem zwiedzania takich miejsc. Nie raduje mnie to, zobaczyłem, wystarczy. Marcin stwierdził jednak, że on chce pozwiedzać. Stwierdziłem, dobra, umawiamy się 20 po na parkingu dla marszrutek. Miejmy nadzieję, że w ogóle wróci. Ja sobie spokojnie obserwuję te lokalizacje. Dzieci grzebiące w śmieciach, domy z blachy falistej, śmieci. Tam dalej jechaliśmy takim paskudnym błotem. To błoto to tak naprawdę były ścieki. Także no, co ja wam mam powiedzieć? Mnie takie widoki nie radują i aż tak jednak nie interesują, powiem wam. Chciałem zobaczyć najwyższe miasto na świecie i zobaczyłem, ale Marian myślę, że wziął GoProsa i zrobi wam jakieś zwiedzanko tego miejsca, jeśli już bardzo chcecie je widzieć. Mi wystarczy. Michał stwierdził, że tu jest trochę zbyt duży już przypał dla niego, więc jeśli chce, to mogę iść sam. Więc zapraszam was do zobaczenia, jak wygląda La Rinconada od wewnątrz. No jest rozpierdziel, lekko mówiąc. Bardzo dużo punktów skupujących złoto. Bardzo dużo punktów, gdzie wrzuca się rudę do takich specjalnych wirowników, żeby odwirować ją od zanieczyszczeń. No i też bardzo wysoko. Ledwo oddycham. Tak wyglądają tu chodniki. Z każdym kolejnym krokiem, z każdym kolejnym blokiem mam wrażenie, że zagłębialiśmy się w coraz większy koniec świata, w coraz większy rozpierdziel. Ewidentnie było czuć, że nie dojeżdżają tam ludzie tacy jak my. Kiedy szedłem głównym deptakiem, każda jedna osoba obracała na mnie wzrok, dość głośno komentowała to, że idę. Jednak nie spotkałem się tam z jakąś wrogością, bardziej ze zdziwieniem i ciekawością. Czuć, że ci ludzie wiedzą, że nie do końca zgodnie z prawem robią to, co robią, ponieważ nie byli chętni, abym wchodził z kamerą w różne miejsca. Także te obrazki, które macie okazję obejrzeć, to jest jakaś namiastka tego miasta. Natomiast myślę, że najciekawszym i największym wyzwaniem, które udało nam się zrealizować, to dojechać tam polonezem. Ale swoją drogą jestem zaskoczony tym, jak dobrze ten polonez sobie tu poradził. Jesteśmy na 5000. Wjechał na chillu. Dobra, może nie na chillu, stracił trochę mocy. No ale zadziałało. Zrobiłem za taksę dla Marcina. Najlepszy prezent, jaki mógł mieć imieninowy, mu zrobiłem. Zwiedza sobie jakieś śmieci, ścieki, brud, syf. No, jak lubi. Fuck. O chujowo. Dobra, wracam, kurwa. Jak widzicie, jest tu naprawdę niezły hardcore. Kurczę, dużo śmieci wszędzie. Ja właśnie, chcąc przejść trochę dalej, padłem po pół łydki w coś, co w taką breję, która była mieszaniną śmieci, błota i chyba odchodów. Wolę nie wiedzieć. Strasznie ciężko się oddycha, przyznam szczerze, na tej wysokości. Dobra, idę szukać Michała, mając nadzieję, że nie rozebrali mu jeszcze poloneza. Tam, zobaczcie, jest lodowiec. I ten lodowiec nazywa się Śpiąca Piękność bodajże? Coś takiego. To jest wszystko lodowiec. Nie zjemy chyba w pojerii Roxanita, ponieważ ta pojeria znajduje się podobno tam, na środku tego wysypiska. Jakaś inba między psami. Czy mam foliówkę? Zaraz cię ogarnę foliówkę. Marcin wrócił. Tutaj gorba łup. Ja właśnie dlatego ja tam nie poszedłem. Świeżo kupiłem te buty na tego tripa i patrzcie, są w błoto gówno śmieciach. I oni tu tak żyją. No i właśnie dlatego ja, jak kulturalny człowiek, w samochodzie taksóweczka podwiozła Marcina do jego wymarzonej destynacji, do podróży. A już reszta jest dla niego. Czekaj, mam poliwę. Łapę. Po prostu nie upierdolił fury, nie? O. Ale najważniejsze pytanie, czy było pojo? Było pojo de pojo i uwaga, ze względu na region było pojo de oro. A, złote kurczak.
Słuchajcie, złoty kurczak to był, ja go nie spróbuję. Ale śmierć tu wszędzie. No wiem, dlatego ja właśnie zawróciłem, jak zaczęło agresywnie jebać. Ale ty wiesz, że tam śmierć jest to 3 razy bardziej? Jeszcze to się da się bardziej? I to płynie wszystko kurwa takim strumieniem środkiem. I oni już nawet się nie pierdolą, tylko mają wszyscy chodzą w kaloszach. I po prostu przez ten syf w kaloszach mają kalosze po pół łydki. I przez ten syf w kaloszach se brodzą z uśmiechem. Podobało się? To posiedziałbym tu kilka dni, tak to powiem, tylko musiałbym mieć kalosze. Dobra, on jest jebnięty, jedziemy stąd, kurwa. Nie nagraliśmy naszego momentu wyjazdu z La Rinconady. Dlatego, że jakkolwiek wcześniej mieliśmy moment euforii, że udało nam się wjechać, morale już tam nie były aż tak wysokie, żebyśmy byli w stanie coś nagrać innego niż jakieś bełkotanie. Dlatego nagrywam to kawałek dalej. W trasie człowiek ma czas, żeby rozmyślać o ojczyźnie. A kiedy rozmyśla o ojczyźnie, rozmyśla o tym, czego mu najbardziej brakuje z tej ojczyzny. Na przykład kupowania ubezpieczenia przez jedynie słuszną porównywarkę OC lub AC, którą macie w opisie, na której możecie przyoszczędzić pieniądze, bo są duże szanse, że wyjdzie wam dobrze. Zwłaszcza, że macie tam 2 razy po 150 zł cashbacku, czyli zwrotu, link polecający, ktoś skorzysta z niego, 50 zł dostajecie, za każdym razem aż do 2000 zł i to są te piękne rzeczy i to wszystko jest w linku w opisie, macie tam, proszę bardzo, skorzystajcie, jeśli macie ochotę, jeśli nie, to trudno, ale mubi pyly zawsze w serduszku, a nie jakieś... Udało nam się wykonać wyzwanie, wjechaliśmy polonezem do najwyższego miasta na świecie. Prawdopodobnie był to polonez, który wjechał na największą wysokość w historii. Oczywiście sami sobie przyznaliśmy ten tytuł, bo w sumie chyba nikt nigdy nie robił księgi rekordów poloneza, ale jakby robił, no to proszę bardzo, mamy dowód, że zrobiliśmy ten rekord. Ale nie byliśmy w stanie się tym akurat już wtedy cieszyć, no bo La Rinconada potrafi naprawdę paskudnie dobić, a jeszcze do tego choroba wysokościowa. Więc zdecydowaliśmy się, że zjedziemy do Puno, do cywilizacji. Co oznacza, że kontynuujemy szlak piosenki Vadera, bo na pewno jej nie znacie. Ale w Necropolis Vadera jest między innymi właśnie poza Nazca, jest też jezioro Titicaca. A także, co lepsze, pod kątem La Rinconady, nad którą góruje góra, 2 razy powiedziałem góruje góra, Via Cocha, czy jakoś coś takiego, to tam jest właśnie... Także jedziemy dalej szlakiem Vadera do cywilizacji. I co ważne, jak wyjechaliśmy z obrzydliwej La Rinconady, znowu jest stosunkowo czysto. Także potwierdza się na razie teoria, że po prostu peruwiańscy górale, nie wiem jak to się nazywa, mam nadzieję, że nie zostanę za to zbanowany. Po prostu ludzie gór, na pewno te ludy mają swoją nazwę, ale jestem po prostu ignorantem. No to są ludzie najzwyczajniej w świecie czystsi, po prostu. Posprzątani, kulturalni, mili, mówią dzień dobry, no ogólnie wszystko prawie że super. Jakby jeszcze nie wpierdalali kurczaka kurwa na śniadanie. Ja nie wiem, skąd oni to wymyślili, że jedzą albo rosół, albo kurczaka na śniadanie. Nie wiem, nikt im nie powiedział, że można, nie wiem, zjeść jajecznicę, tosty, jogurt. Może warto zobaczyć coś lepszego, może Boliwia będzie lepsza, fajniejsza. Zobaczmy. Otóż właśnie zawróciłem na zakazie, pod prąd i wszystko, bo zobaczyłem dużego Fiata w Peru. Stwierdziłem, że muszę się z nim spotkać i go nagrać. Wspaniale. To taki nawet nie, nawet dość wczesny. 70 lata. Zajebiście. No nareszcie. Oczywiście jest pięknie wyszpachlowany. Mamy drugi kawałek Polski w Peru, poza naszym polonezem. I to w ogóle taki całkiem... Całkiem, jeśli chodzi o stan. Szpileczki do ustawiania kół nawet jeszcze ma nieurwane. Ma spękaną deskę, to się w Polsce też dzieje. O, a tutaj miał nawet pewnie napis jeszcze licencja Fiat. Tu by był napis licencja Fiat po polsku, czyli progi miał wymieniane, bo powinien mieć tam listewki. Drzwi się nie domykają tak samo jak w polskich. Tu ma śmieszny tuning, bo ma dołożoną antenę w innym miejscu niż była oryginalnie. Trochę mu się zgniło. O Jezu, wspaniale.
Ja muszę sobie z nim zrobić zdjęcie. No, oponki trochę hehe. Da, 125p, 1500. Ale tu w ogóle jest jakiś... To jest jakiś miks roczników. Bo ta klapa jest już późna. No dobra, i tak zajebiście zobaczyć polskiego Fiata w ogóle. W Peru. A, i podoba mi się, że pan uznał, że nikt nie będzie podkradał dużego Fiata, więc zostawił go otwartego, żeby się wietrzył. A nawet w ogóle z tego, co widzę, jakieś całkiem klasyczne radio. Ta, ale ciekaw jestem, jak on wygląda pod maską. Ciekawe, czy pan jest w restauracji. De qual año es este coche? Es de 1982. Jak długo go ma? ¿Cuánto tiempo tú tienes? Ya cuatro años. Może dlaczego polski Fiat? Por qué estos coches? ¿Por qué no otro? Ah, no, me gusta lo clásico. ¿Lo clásico porque? Sí, yo soy mecánico. Soy mecánico automotriz. ¿Tienes otras de Polonia? No, tengo el único. Jaki silnik został tam zmieniony? Bo pan powiedział nam wcześniej, że zmienił silnik. ¿Cuál motor tu tienes? A, lo hemos acoplado un Datsun, porque ya no encontramos sus piezas originales acá en Perú. Jest. A, silnik z Datsuna ma, bo nie było części zamiennych. Si. O. Está descuidado. A, si. No i pan ma tutaj silnik z Datsuna. Zobaczcie, jak w ogóle ładnie siedzi. Ma też zmieniony, widzę, że system hamulcowy. I chłodnicę również. Tu cambiar de motor? Si, yo mismo. A, si. Es fuerte. Si, es motor 1300. 1300? 1300. 1300 z Datsuna. O, i to Nissan też jest. Datsun, si. Jest también clásico. Clásico, es a carburador. Si, si, con carburador. Si. Con distribuidor. Distribuidor, bujías. Bobina sí. Lleva, ¿no? Porque acá es motor igual que original de aquí. Ah, sí. ¿No tiene inyector? No, no, carburador, carburador también, con distribuidor y con. Pero de ignición es electrónico. Ah, ya. Yeah. ¿Frenos también cambiaron? No, 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 es original. Es original, sí, original. Pero esto es diferente que yeah. Original de Polonia. Este es, así es, tal como es. Eso no lo he modificado. ¿A caja de cambios es también...? Es de este mismo motor. Ah, sí, so también Datsun. Sí, Datsun. ¿Mucho cambios por ingreso del motor o no? No, cuatro cambios tiene, pues, cuarta. Solo... Ah, cuatro, czyli czwórka, skrzynia czwórka. Uh-huh. Pregunta es... ¿Es difícil por cambiar el motor por Datsun acá o...? No. O... Le he modificado acá los soportes y nada más, el cardán más, nada más. Czyli pasuje tak naprawdę prawie plug and play silnik z Datsuna do dużego Fiata. Si, i... No to teraz zobaczcie, że tutaj macie silnik z Datsuna, który w ogóle mieści się, powiedziałbym, że chyba nawet lepiej niż oryginalny. Macie skrzynię czwórkę z Datsuna, która wchodzi, Datsuna tylno-napędowego. Macie gaźnik zdecydowanie inny niż w oryginalnym, bo tu był Weber dwugardzielowy. A teraz jest pojedyncza gardziel. Pan, widzę, odważnie jeździ bez filtra powietrza. Co ciekawe, tutaj jest tak samo jak w oryginalnym fiatowskim wiatrak na pasku. Chłodnica jest zaskakująco podobna. Tak, chłodnica, radiator jest oryginal, si? Si, oryginal. Si, de zastawa. Si, jest oryginal. A, si, jest zestawa de Jugoslavia. Jeszcze jest chłodnica oryginalna z zastawy, co ciekawe, tylko ze zmienionym korkiem. No i jest oczywiście zapłon nadal na przerywaczu. Także można powiedzieć, że to też zbiornik wyrównawczy jest oryginalny. Także można powiedzieć, że i tak niezły poziom oryginalności jest tu zachowany, jak na to, że jesteśmy w Peru, gdzie po prostu, jak pan powiedział, w ogóle nie ma części do tych samochodów. No dobra, to chyba mamy go zgranego. Ah, sí. Incluso yo he ido a Cusco, ¿eh? Normal, he regresado de Cusco. Ida y vuelta, sin problema. Sin problema, oh, czyli sí. Pan sobie jeździ na todo silniku. Funcionan los frenos, las limpiaparabrisas, luces, todo, todo. A, wszystko działa, nic się nie psuje. Sí. No. Na koniec, gdybyście się zastanawiali, czemu nasz materiał z najgorszego i zarazem najwyżej położonego miasta na świecie jest tak krótki,
Pozwólcie, że troszeczkę opowiem o tym, czego na filmie nie widać. Otóż już wyruszając z Cusco w stronę La Rinconady, słyszeliśmy o tym miejscu wszystko co najgorsze, także od Peruwieńczyków, a nawet przede wszystkim od Peruwieńczyków. Ogromna skala przestępczości, prawie brak policji, bieda, nieludzkie warunki życia i delikatne sugestie, że jak się tam pokaże zbyt dużo drogich rzeczy, które komuś się spodobają, to nikt się za bardzo nie przejmie, jak my razem z nimi po prostu znikniemy. A jakby nie patrzeć, mieliśmy w Polonezie sprzęt nagraniowy wart parę dobrych złotych. Stąd też nie było opcji tak po prostu zaparkować wozu i zostawić i sobie pójść. I dlatego też musieliśmy się rozdzielić, a Marian, ruszając do centrum, zakleił sobie logo na kurtce. Na wypadek, gdyby miało zachęcić rabusia. W skrócie, cały czas spodziewaliśmy się zagrożenia, czy to kradzieżą, czy nawet takiego dla zdrowia lub życia. Do tego dodajmy te ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Pamiętajcie, że my byliśmy tam wyżej niż najwyższy szczyt Europy, Mont Blanc. Cud, że rozklekotany pierdolonez w ogóle tam wjechał. Pomimo aklimatyzacji, po kilku godzinach na tej wysokości ja czułem się średnio, a Marian już tak naprawdę prawie mdlał, nawet po zażyciu leku, więc musieliśmy zjechać niżej, z dala od tego piekła na ziemi. Tymczasem wróciliśmy na trasę z peruwiańskiego Cusco w stronę Boliwii, gdzie mamy zamiar poupalać poloneza na największym na świecie jeziorze solnym i kupić też troszkę paliwa na lewo. Tymczasem pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce, którą macie w opisie i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku.